Słuchajcie, w naszej internetowej cyberprzestrzeni obecnych jest wiele ciekawych postaci, takich jak... Chłopaki nie płaczą. Albo... Moim poprzednim filmem o mięsnym jeżu włożyłem chyba kij w mrowisko. Czy też na przykład... I pierwsze ćwiczenie to zrobimy pompki po prostu. I wiecie co? Tak sobie myślę... Znaczy nie myślę, ja to wiem. Te postacie czasem spotykają się z takimi nieprzychylnymi stwierdzeniami. Sprzedał się komerka. No i nie bardzo rozumiem, dlaczego ludzie tak piszą. Tym bardziej, że tutaj właśnie niedawno dostałem taką wiadomość. O, Marian, mam nadzieję, że nigdy się nie sprzedasz. Sprzedasz, 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 sprzedasz. Dasz, dasz, dasz. Myślę, że to takie pisanie dla samego pisania. No bo jakoś tak nie wierzę, że te osoby piszą to na serio. Cio! Cio! A jeżeli jednak piszą na serio i mnie teraz na przykład oglądają, to niech wiedzą, że takie pisanie dla mnie... No bo nie wiem jak dla innych twórców internetowych, ale dla mnie... Bo ja jestem wrażliwy chłopak. To jest takie... Bo to nie jest sprzedawanie się. Sprzedać to się może. Niech te osoby tak przez chwilkę wyobrażą sobie, że są internetowymi artystami. Tak przez chwilkę. Wczujcie się w to. Jesteś internetowym artystą. 4. Robisz fajne filmiki. 3. Lubisz to, co robisz. 6. Masz dużo fanów. 1. I nagle dzwoni telefon. Ja uwielbiam ją. Ona tu jest. Halo? Dzień dobry. Dzwonię z taką propozycją, czy mógłby pan ulokować w jakimś swoim filmiku nasz wspaniały i niepowtarzalny płyn do płukania kłębuszek? W zamian otrzyma pan roczny zapas naszego produktu. No może to nie był dobry przykład. Ja bym się raczej nie skusił. No, to może inny przykład. Dzwoni telefon. Ja uwielbiam ją. Halo? Dzień dobry, ja dzwonię z taką propozycją, czy nie zechciałby pan ulokować w jakimś swoim filmiku naszego wypasionego tableta? W zamian oczywiście otrzyma pan odpowiednie wynagrodzenie. No i powiedzcie mi, co wtedy robicie? Czy mówicie, nie, dziękuję, bo ja wtedy się sprzedam, nie chcę waszych pieniędzy, a może... Myślicie sobie, fajnie, mogę zarobić dzięki temu, co na co dzień robię i sprawia mi przyjemność. Tak, zgadzam się. No i myślę, że raczej nie będziecie płakać w drodze do bankomatu albo w drodze powrotnej z gotóweczką w ręku. Będzie was przepełniała radość. Że zarobiliście dzięki temu, co na co dzień lubicie robić. Ale niestety, jak to mawia klasyk, life is brutal and full of zasadzkas. I wasza radość niebawem zniknie, gdy za parę dni za tą samą kasiorkę będziecie musieli zapłacić za gaz, wodę, prąd, internet, telefon, kurde,
itp. Rany, rozum, smuty takie, że aż zęby bolą. Itd. TDF robi rap, co klepie w dekiel. Także wujek Marian radzi: nie oceniajcie zbyt pochopnie, nie mówcie, że ktoś się sprzedał, bo to takie nicht gut. Cicho, bądź wiatr wieje i mi przeskawa. Aha, nie bym zapomniał. Już nie jesteście internetowymi artystami. Ustawienia. Jesteście znowu sobą. Ona tańczy dla mnie. Skasuj.